Jak pachną święta małego Michała Drożdża? Rodzinnie i myślę, że z taką tęsknotą za normalnością, za tym wszystkim, co noszę w sercu, noszę w pamięci, nosząc również tych wszystkich, których już pewno nie spotkam przy wigilijnym stole, a o których pamiętam. I to zawsze święta już tak w moim wieku, małego Michała, to już także są święta dużego Michała Drożdża, który zasiada przy wigilijnym stole, przy którym brakuje już niektórych z tych najbliższych, więc i radość, i taka tęsknota, i puste miejsce przy stole.